Panowie, hymn państwowy. Gości, proszę sierżanta Eryka Matyckiego, dowódcę samodzielnej jednostki strzeleckiej w Lwowie. Dzień dobry dla wszystkich. Chciałbym serdecznie podziękować Marszałku Województwa Podkarpackiego Wojciechu Buczaku, bratanku kapitana Zajączkowskiego panu Andrzeju Zajączkowskiemu z Warszawy. Przywitać serdecznie pułkowników pana Lewickiego z Krakowa, pułkownika Szmagę, także przyjechała do nas w gości dzisiaj Polonia Kanadyjska, ksiądz Romuald Cmisz, Sumisz, przepraszam, ksiądz prałat Stanisław Częczek z Przemyśla. Słowo nadaje marszałkowi województwa podkarpackiego, panu Wojciechu Buczaku. Drodzy księże, panowie oficerowie, panie i panowie rodacy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj po raz kolejny na pewno, bo wielu z was tutaj co roku przyjeżdża, że przyszliście na groby Polaków tu na cmentarzu Ornat Lwowskich, aby oddać im hołd. Wyrazić wdzięczność za to, że chronili Polski, oddali za nią życie. Spotkamy się też za niedługo za dużo w miejscu, kiedy świadomi byli, że życie oddadzą i nie cofnęli się i dzięki temu Bóg przetrwa. Bardzo wam dziękuję, że mimo obaw, przeszkód jakie są, jesteście tutaj jak co roku i dajecie świadectwo. Świadectwo przywiązania do dla nas wartości najważniejsze. Przywiązania do wolności naszej ojczyzny i dbałości o to, aby współcześnie dzisiaj ona dobrze się rozwijała. Jestem przekonany, że postawa was, a szczególnie ludzi młodych, napawa nadzieją na przyszłość, że nasza ojczyzna będzie miała przyszłość lepszą jeszcze niż ma obecnie. Że nie będzie trzeba za nią życie oddawać, ale jeśli będzie trzeba, to, że na to się zdobędziemy. Tak jak zdobywali się ci, którzy leżą na tym cmentarzu i w wielu, wielu innych miejscach, większość z nich leży w miejscach, do dzisiaj nie znamy. Oby tak nie trzeba było, ale gdyby było trzeba, myślę, że tak być powinno, że prawdziwego Polaka powinno być stać na to, aby nawet życie oddać za Polskę wolną. Szczęść Boże wszystkim, dziękuję jeszcze raz za obecność i życzę, aby pomyślność naszej ojczyzny była jak najlepsza. Dziękuję serdecznie.
O modlitwę proszę księdza prałata kapolana Stanisława Częczka. Szanowni Państwo, stoimy w miejscu szczególnym i świętym, dlatego, ponieważ oni umarli za nas i abyśmy mogli żyć, wierzymy, że oni żyją u Pana Boga i dziękujemy im za ich bohaterstwo, a także polecamy im Bożemu miłosierdziu. Wspólnie pomódlmy się za nich. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złych. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. A światłość wiekuista niech nam świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję bardzo. Teraz następny moment złożenia kruńców, a następnie zapalenie znaczy. Proszę delegację o podejście do znaczy związanych kwiatów i linki. Podkarpackiego, wynik złożył wicemarszałek województwa podkarpackiego, pan Wojciech Bucza. Wieniec w imieniu prezydenta miasta Rzeszowa składa delegacja Strzelców. Kwiatów z delegacji mieszkańców Przemyśla. Związanka Kwiatów i Zniczy. Znicz składa pan Zajączkowski, bratanek kapitana Zajączkowskiego. Znicze od Związku Strzeleckiego Strzelec składają nasi najmłodsi Orlęta.
Gujewalskiego, pana inspektora Marka Strączka. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Szanowni Czcigodni Kapłani, Szanowni Goście, przede wszystkim kochani Szczelcy i droga Tatro. Jest to wspaniała chwila, kiedy patrzymy w tym miejscu na morze młodych twarzy w mundurach. Jest to naprawdę ogromnie dumne i radosne, że możemy po tych młodych ludziach, którzy tutaj leżą, stać i wpatrywać się na ich nazwiska i imiona na krzyżach. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim władzom województwa podkarpackiego za umożliwienie pobytu tutaj na cmentarzu Orląt i przejazdu do Zadwórza na Uroczystości. Serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie, za poświęcenie i uczestnictwo jak ważnych dla narodu polskiego i całej Polski wydarzeń. Na prawo! Patrz! Delegacja Strzelców! Zniczy! Złóż! Prawo! Zwrot! Odmaszerować!
Podpij! Zapraszamy do zatwórza. Msza święta rozpoczyna się o godzinie 14. My jesteśmy w Polsce, na Wiśle nie, tam, tu na Chęta. Pan Zajączkowski na grobie stryja, tak? Nie, brata dziadka. Brata dziadka, brata dziadka, tak, tak, tak. W tym miejscu, co roku, tak? Jest, jest pan już lat. No, 6 chyba. Aha. Ja już tutaj jestem. W tym roku byłem 5 razy. Tego 5 razy chyba, tak? Tak, to jest 5 raz. We Lwowie i tutaj, tutaj. Tak, tak, tak. Akurat tak się zdarzyło, aha. Miałem okazję. Aha, wiem, wiem, i już pan skorzystał. Tak, tak, tak serce tak, mówiło. Tak, tak. No serdecznie, dziękuję. Dziękuję. Po polsku? Nie, po ukraińsku. A do której klasy chodzicie? Do szkoły. A uczycie się anglickiego? Tak. A jak jest panu? Dzień dobry. Powoli przez tory. Good, good morning. Z tamtej strony, więc trzeba. Dobra. Powoli. Dobrze po zdjęciu, bo za na już dobra, dobra, dobra.
Pułkownik jest z Rzeszowa? Ja jestem zastępcą atasza w Kijowie. A orkiestra skąd jest? Rzeszowa. Rzeszowa, aha, tak. Leżajska. Spauzować, ale pogoda pozwoli i czas, to jeszcze przyjedziemy, byśmy planowali na 2 tygodnie do księdza przyjazd. Szczęść Boże, niech będzie podpalony. Przewodniczącego naszego. Zapraszam, że da się może kiedyś odwiedzić. Powitania proszę mi pozwolić wygłosić po najważniejszej części dzisiejszej uroczystości, czyli po mszy świętej. Proszę głównego celebransa mszy, księdza prawata Józefa Pawliczka, o wikariusza generalnego archidiecezji lwowskiej, o poprowadzenie mszy świętej. Przedstawiciele władz Polski, szanowny przedstawnik władzy i suspiństwa Ukrainy, przedstawiciele wojska polskiego, wy wszyscy siostry i bracia, czcigodni księża. Nasz poeta, wiersz narodowy napisał w wchodzie do młodości: i ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu, jeżeli poległym ciałem dał innym szczebel do sławy grodu. Pobici zwyciężyli. Najeźdźcy myśleli, że to oni byli zwycięzcami. Niedaleko Oleska jest pomnik, który miał sławić dzielność konnicy Budionnego. Ale to odwaga niewielkiego oddziału polskiego i ich wierność aż do ofiary życia spowodowała, że bolszewicy nie zaatakowali już Lwowa. Na spotkaniu Jana Pawła II z młodzieżą w Paryżu ktoś, młody człowiek, zapytał go: co jest warte daru naszego życia? Żołnierze walczący tu w Zadwórzu swoją bohaterską śmiercią wskazali nam jedną z wartości, dla której godzi się oddać życie. Jest nią ojczyzna. Co mamy na myśli, wypowiadając słowo ojczyzna? Ojczyzna to kraj mego narodzenia, miejsce życia i pracy moich rodziców i dziadków, okupione ich potem, a nieraz i krwią. To język, literatura, obyczaje. Ojczyzna to ziemia, na której spełniają się Boże zamiary wobec mojego narodu. Dlatego ziemia ojczysta jest dla nas ziemią świętą. Pan Bóg powiedział Mojżeszowi tam pod górą Synaj: zdej sandały, bo miejsce, na które stoisz, jest ziemią świętą. Można by powiedzieć, że ten tor w urobitwie też odegrał naszą symbolę, dlatego też wybrałem. Ale można też powiedzieć, że
Państwu też jesteśmy na Ziemi Świętej. Ziemi, która została uświęcona krwią żołnierzy, która jest przesiąknięta ich krwią. Niekoniecznie trzeba tu zdejmować sandały, ale w duchu wyrazić wdzięczność i oddać cześć tym, którzy zginęli po to, byśmy my mogli żyć jako wolny naród. Co znaczy kochać ojczyznę? Kochać ojczyznę to strzec wszystkiego, co ją stanowi. Mówiła swoim wychowanicom błogosławiona Marcelina Darowca, pochowana w Jazłowcu. Kochać ojczyznę to służyć. Mówi się w niektórych grupach, że to służby. Służba wojskowa, służba medyczna. Myśmy też w domu, kiedy ojciec szedł do pracy, nie mówili, że tata idzie do pracy, ale że idzie na służbę. Dziś słowo służba, służąca nie jest w cenie. Ale wystarczy tylko zajrzeć do słownika polsko-łacińskiego, by dowiedzieć się, że sługa, służący to minister. Tak, minister. Wszyscy mamy być ministrami, sługami ojczyzny. Tylko czy wszyscy ministrowie znają łacinę? Służba ojczyzny wymaga męstwa. Jest ono cnotą, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Uznanie do przezwyciężania przeszkód, strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czołom próbom i prześladowaniom. Uznanie nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. Człowiek mężny odważy się śpiewać. Ojczyzno moja, gdy Cię mogę wspierać, nie żal mi cierpieć i nie żal umierać. Dziś na wschodzie Ukrainy cierpią i giną obrońcy niezawisłości i jedności swojej ojczyzny. Tak jak wtedy Polacy, tak dziś Ukraińcy bronią ojczyznę przed agresorem ze wschodu. Bądźmy solidarni z nim. Papież Jan Paweł II powiedział w 1988 roku na Westerplatte: każdy ma swoje Westerplatte. Możemy też dziś powiedzieć: każdy ma swoje zadwórze. W życiu każdego zdarzają się sytuacje, wtedy trzeba stanowczo opowiedzieć się, stanąć w obronie wartości. Tak jak śpiewali nasi przodkowie słowami roty: do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy ducha, tak nam dopomóż Bóg. Bronić ducha narodu, jego wiary, kultury, obyczajów, pielęgnować dobre tradycje, chronić rodziny będące przekazicielem dziedzictwa ojców. W obronie tego dziedzictwa zginęli bohaterowie w zadwórzu. Nie dopuśćmy, by ofiara ich życia została zaprzepaszczona. Tak nam dopomóż Bóg. Amen. Módlmy się za Kościół, aby jego głos wzywający do życia pokoju, miłości doszedł do każdego człowieka, żeby to żyło. Módlmy się w intencji ludzi, którzy cierpią prześladowani i uciec, prosząc o to, aby doświadczali zrozumienia, pomocy z zewnątrz przez różne organizacje. Ciebie prosimy. Ukraina. Módlmy się
intencji wszystkich tych, którzy toczą walkę o sprawiedliwość i pokój. Modlę się w intencji Ukrainy, aby i tutaj zagościł upragniony pokój, przebaczenie. Ciebie prosimy. Modlę się za wszystkich poległych, szczególnie tych, którzy spoczywają na tym cmentarzu, tutaj w Zadwórzach, aby Bóg obdarzył ich łaską życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się również za nas, uczestniczącej w tej mszy świętej, aby pamięć tych wydarzeń sprawiała, iż będziemy starali się wprowadzać w naszym życiu wszystko to, co służy pokojowi, przebaczeniu. Ciebie prosimy. Te wszystkie prośby zanosimy do Ciebie, Boże. Upnij, że zostaną wysłuchani. O to prosimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Boże nasz Ojcze, posiliłeś nas ciałem i krwią Twojego Syna. Daj nam ducha miłości, abyśmy skutecznie szerzyli wśród wszystkich ludzi pokój, który Zbawiciel nam zostawił przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Proszę Państwa o powstanie. Na miejsce uroczystości wkracza pododdział z batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Dowódcą pododdziału jest porucznik Robert Helman. Orkiestra Wojskowa Rzeszowa odegra hymny państwowe, hymn Rzeczpospolitej i hymn Republiki Ukrainy. Pododdział, chodź! Na ramię, noń! Prezentuj, noń! Na lewo, chodź! Thank you.
Za 5 lat, w roku 2020, minie dokładnie tych lat 2500. Od czasu, kiedy w słynnym wąwozie termopilskim 300 Spartan Leonidasa stawiło czoła przeważającej ponoć 100-tysięcznej perskiej armii Xerxes, kładąc życie w obronie ojczyzny. 17 sierpnia 1920 tutaj pod Zadwórzem także 300, dokładnie 318 położyło życie za wolną, niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą. Było ich w sumie 330 pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego, nazywanego później polskim Leonidas. Już 18 września tamtego 1920 roku trumny ze zwłokami zidentyfikowanych z imienia i z nazwiska, 7 z poległych tutaj, pochowano tam, gdzie lwowskie śpią orlęta, na cmentarzu we Lwowie, w kwaterze numer 1. Nazajutrz powiat lwowski opublikował wiersz jednego z nich, napisany 3 lata wcześniej, a w nim słowa. Słowa skierowane do zniewolonych jeszcze wtedy Polski. Bo może krwi mej ofiara u Boga, Twe zmartwychwstanie wyprosił Bóg. Matką mi jesteś, bo dałaś mi życie, więc Ci je teraz oddaję w pokorze. Autorem tych proroczych słów, tego wiersza, był poległy pod Zadwórzem jeden z tych 318 podchorąży Władysław Malinowski. Rocznik 1894. Student Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Poeta i artystoman, który bił się o Lwów już od listopada 1918 roku po śmierci mianowanym porucznikiem. Jego pradziad Ignacy Malinowski, uczestnik powstania styczniowego razem z 3 synami, zmarł w 1865 roku w rosyjskim więzieniu w Sandomierzu. Dziad, porucznik Marian Malinowski, rocznik 1843, w powstaniu styczniowym był adiutantem generała Mariana Langiewicza. Jego powstańcze wspomnienie opublikował w lipcu 1920 roku, miesiąc przed obroną Zadwórza. Tygodnik Żołnierz Polski, wydawany w Warszawie, pisząc w nocie o redakcji. W świętej pamięci porucznik Malinowski zmarł na anewryzm serca w Warszawie 10 września 1920. Po otrzymaniu wiadomości, że jeden z jego wnuków, podchorąży Władysław Malinowski, padł pod Zadwórzem, a miał staruszać w szeregach Wojska Polskiego 8 wnuków, wszystkich zdolnych broni trzymać, i wielce się niepokoił brakiem wiadomości o nim. Kolejne polskie pokolenia kamieni na szali. Po raz pierwszy określenie bitwy pod Zadwórzem mianem Polskie Termopile pojawiło się w tytułach dwóch książek wydanych we Lwowie już w 24 i 26 roku. W książce Józefa Białyni-Chołodeckiego i w tomie wierszy Stefana Rajskiego. Cmentarz poległych i upamiętnienie w Zadwórzu zaczęły powstawać znacznie wcześniej. Już 3 listopada 1920 roku poświęcono tu potężną mogiłę Kulchan 20-metrowej wysokości jako stwierdzony pieczęcią krwi dokument. 6 lat później, 21 sierpnia 1926 roku, poświęcono i wmurowano kamień węgielny pod pomnik na pamiątkę bohaterskiego czynu, na pamiątkę spartańskiej iście cnoty. Pomnik na szczycie Kulchanu wzniesiono w 1927, a uroczystego poświęcenia spiżowej tablicy na
zboczu. Pulcharnu dokonano 19 sierpnia 1928. Jeszcze wcześniej doszło do najwyższego z możliwych uhonorowania bohaterów obrony Zadwórza. Uhonorowania na wieczne czasy. Oto 29 października 1925 roku we Lwowie na cmentarzu obrońców miasta Semper Fidelis, na cmentarzu Orłów. Wyboru szczątków jednego z nieznanych żołnierzy do umieszczenia w grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, do czego doszło w listopadzie 1925, dokonała Jadwiga Zarubiewiczowa, polska Ormianka z zasłużonej w historii polskiej rodziny, matka Konstantego Zarubiewicza, którego nazwisko możecie Państwo przeczytać na jednej z tych pięknych tabliczek. Tutaj, kiedy wchodzicie Państwo, mijacie kulę. Matka Konstantego Zarubiewicza. Rocznik 1901, student Politechniki, Łódzkiej. To jeden z tych obrońców polskich termokin, obrońców Zadwórza, których zwłok nie zdołano odnaleźć. Jego matka dostąpiła tego zaszczytu i tego honoru. Zapisaliśmy te informacje na tablicy pamiątkowej, odsłoniętej uroczyście 2 listopada 2011 roku na frontonie siedziby Dowództwa Garnizonu Warszawa, zbiorowego opiekuna Grobu Pamięci Narodowej tuż przy placu Marszałka Piłsudskiego, nazywając na niej, w tekście na niej umieszczonym, nazywając Jadwigę Zarubiewiczową matką nieznanych żołnierzy, uznając ją za postać symboliczną dla wszystkich matek, wszystkich tych nieznanych bezimiennych, których dzisiaj także tutaj czcimy i którym hołd oddajemy. Obok hełmu wielkiego miasta Lwowa, oczywiście z wielku dignitarium, którym Lwów został odznaczony, umieściliśmy na naszej tablicy także tekst wiersza najbardziej warszawskiego z poetów Artura Hoffmana pod tytułem Żołnierz Nieznany, a w nim słowa: młody żołnierzu, spokojnie śpiewał. Blon najcudniejszy zeszedł z twej krwi. I na wiek wieków ojczyzna cała dała ci serce i pamięć dała. I nasze, a mówię nasze w imieniu Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, którą mam zaszczyt i honor kierować, a nasze w tym głębsze, jeśli można tak powiedzieć, podziękowania dla wszystkich, kto dzisiaj, nie tylko dzisiaj obecnych, biorą się właśnie z tego, że wszyscy, którzy tutaj oddają swoje serca tym nieznanym, znanym, ale w ogóle większości nieznanym bohaterom, bardzo piękny sposób także realizują podgórą zawody zjeżdżą. Przechowują oni pamięć na pokolenie, na następne pokolenie. I proszę mi także pozwolić wspomnieć tutaj trzy osoby, które wcześniej przez wiele, wiele lat na wiele długich lat swego życia punktem najważniejszym uczyniły dwa święte miejsca. Cmentarz Orłów, miejsce, w którym stoimy. Pierwsze z tych nazwisk to nazwisko
kapitana Eugeniusza Cydzika, obrońcy Grodna we wrześniu 1939 roku, jednego z kolejnych Orląt w historii Polski, Orląt Grodziński. Wieloletniego więźnia Ramuchu Wojkuty, zmarłego 3 lata temu. I Jana Franczuka, którego pochowaliśmy we Lwowie przed 3 miesiącami. To dwaj współzałożyciele i kolejni prezesi wspaniałego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Pamiętajmy także, proszę, o wieloletnim prezesie oddziału stołecznego warszawskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, panu majorze Ryszardzie Orzechowskim, jednym z tych dwóch żołnierzy Armii Krajowej, którzy w lipcu pamiętnego 1944 zawiesili polską flagę, pierwszą polską flagę po 5 latach w Lwowie. Pana Ryszarda pożegnaliśmy 9 miesięcy temu w Warszawie. Wspominam o nich także dlatego, by móc przywitać dzisiaj i mam nadzieję, że osoby, które będę próbował za chwilę powitać, nie obrażą się, że na pierwszym miejscu postawimy te dwie. Bo chciałbym przywitać także w tym miejscu dwóch ich następców na tych stanowiskach. Bardzo blisko przecież związanych z miejscem, w którym jesteś. To pan Jan Banicki, nowy prezes Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. I pan Marek Makuch, nowy prezes Oddziału Stołecznego Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa. Teraz zadanie znacznie trudniejsze, mianowicie próba powitania, no przynajmniej tych najważniejszych gości, ale tak, żeby nikt z pominiętych, a nie da się tego uniknąć, bo ja mam tutaj 50 osób, nie poczuł się urażony. Witam gorąco i czy można zacząć od reprezentanta Rzeczpospolitej Najwyższego na tym terenie. Witam gorąco pana ambasadora konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie, Jarosława Drozda. Województwa podkarpackiego Wojciecha Buczak. Witam burmistrza, przewodniczącego Rady Miasta i starosty powiatu z Leżajska, pana Ireneusza Stefańskiego, pana Jerzego Jarosza i pana Marka Śliża. Pana posła na Sejm, także z Leżajska, Zbigniewa Rynasiewicza. W imieniu Stowarzyszenia Kresowian, także w Leżajsku, pana Stanisława Słychana, osobę bardzo znaną tutaj. Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziałów w Leżajsku, pana Eugeniusza Matkowskiego, dyrektora Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, Władysława Pyża, dyrektora szkół licealnych w Leżajsku, Zbigniewa Trębacza. Przepraszam, że w takim tempie, ale staram się wymienić wszystkich. Jest wśród nas prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopili i Kresów w Przemyślu Stanisław Szarzyniec. Jest prezes Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie pan Andrzej Sprycha. I wiceprezes pan Paweł Marchniński. Przepraszam.
Zadanie staje się coraz trudniejsze. Dowodzone przez nich jednostki miały zaszczyt wymienić. Proszę mi pozwolić powitać obecnych wśród nas czterech wyższych oficerów Straży Granicznej. W tej formacji są wszyscy Państwo, ci przyjeżdżający z kraju tutaj i odjeżdżający. Macie do czynienia. Czterech wyższych oficerów Straży Granicznej. Powstańcie panowie na chwilkę, jeśli można prosić. A czwarty się schował, ale zaraz się pokaże. Na czele z panem pułkownikiem Ostrowskim. Bardzo dziękujemy im za wszystko. Profesorze, mamy jeszcze panią Mirecką, której brat był tu ranny. Znakomicie znaną wszystkich tutaj obecnym. Proszę. To nie jest wysłana przeze mnie. To... Można na sekundę prosić, żeby pani się uprzejmie pokazała tym nielicznym, którzy pani nie znają. Pani Maria. Są tutaj także jeszcze inne formacje mundurowe. Mamy jednostkę strzelecą 2093 z Mielca pod dowództwem majora Leszka Bąka. Znowu lewej. I jeszcze trzy osoby. Pan pułkownik jest człowiekiem tak wielkiego serca, że wybaczy, że dopiero w tym miejscu. Zastępca attaché wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Ukrainy. Pan pułkownik Arkadiusz Kobielak. Ale to ze wzruszenia i zmieszania. Ale proszę mi pozwolić także powiedzieć, że jest wśród Państwa ktoś nie wszystkim znany. To bratanek Leonidasa Polskiego, kapitana Bolesława Zajączkowskiego, pan Andrzej Zajączkowski. Teraz zgodnie z dobrymi obyczajami brytyjskimi, także obowiązującymi w świecie dyplomacji, last but not least, i zechcą się nie gniewać, ale dlatego, żeby obaj panowie byli łaskawi pokazać się, bo obaj panowie reprezentują władzę gospodarza. To jestem parę lat już tutaj przybywam zawsze na tą uroczystość. A oprócz tego, jako prezeska Koła Lwowian w Chicago, bardzo zawsze tam starałam się, żeby ta uroczystość była zawsze uświetlona. Przede wszystkim witam pan wszystkich dostojnych księży i tak licznie, po raz pierwszy jest tak liczne zebranie. Ja chciałam powiedzieć, że wcale mówi się o tym, o tamtym, a nie mówi się słowem o
udziale i pomocy po Polonii amerykańskiej. I tu muszę powiedzieć, że pisząc historię Związku Polek, dopiero się dowiedziałam, jak bardzo Stany Zjednoczone, Polonia Stanów Zjednoczonych pomagała tutaj tym Polakom w kraju. I nawet Amerykanie, prawda, walczyli, zginęli pod i pomnik ich tam był na cmentarzu w Orlon. Także słuchałam, czy coś się wspomni o tym, że Polacy ze Stanów Zjednoczonych pomagali. I przecież Sienkiewicz i Konopnicka zwracali się o pomoc zawsze. Zawsze Polonia amerykańska odpowiadała. I mało jeszcze, pewnie nikt o tym nie wie, ale gdy 25 tysięcy młodzieży ze Stanów Zjednoczonych zgłosiło się do wojska, nie mogli ćwiczyć się w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone neutralność ogłosiły, tylko ćwiczyły się w Kanadzie. I potem ta armia walczyła pod dowództwem Hallera we Francji i potem doszła do Polski. Tak. Tam jest taki patriotyzm w Stanach Zjednoczonych, o tym się pamięta. I ja jako prezeska Koła Lwowian zawsze rocznicę powstania, albo jestem troszkę zdenerwowana, bo słuchałam, myślałam, że coś usłyszę o tej pomocy ze Stanów Zjednoczonych i nic nie posłyszałam. Sobie to muszę powiedzieć, że taką armię, przecież jaką, kto tam poszedł, kto by przyjechał do tego, głównie z Galicji, biedacy, bardzo często pisać i mówić i nie umieli. A z zaboru austriackiego, nie austriackiego, tylko rosyjskiego i nie wiem, pruskiego, to się nie zgłaszali, bo to przeważnie przed wojskiem uciekali. A z Galicji to szła biedota. Bardzo często nie umieli czytać i pisać. I co oni zrobili? Proszę Państwa, 54 kościoły zbudowali w Chicago. I jaką pomoc? Ile pomagali, zwłaszcza Konopnickiej, Sienkiewiczowi, to byli ci, potem Haller, to był ich bohater Polonii. I jak był budowany ten pomnik, cmentarz Orlon, to Związek Polek jedną, tą główną kolumnę wybudował, co nawet nie mogli Niemcy zniszczyć, bo była za potężna. I ciągle pomagamy tam, jak każdą uroczystość się obchodzi i z pomocą się, na przykład ja wiem, że kiedyś przywiozłam na odbudowę pomoc odnowienia kościoła, katedry we Lwowie i 2000 koło Lwowian wyznaczyło 2000 dolarów. Przynoszę, daję księdzu Rafałowi, żeby mi poświadczył, bo muszę przecież, a on, o nie, to proszę, nie przyjmuję tych pieniędzy. Ja mówię, no to niech ksiądz chociaż jakąś fotografię katedry przysłał i tylko O i R napisał, bo tak się wtedy, takie były czasy, że się bali. Więc muszę powiedzieć, że że tutaj się takie święta obchodzi, że te rocznice, gdzie Polacy ze Stanów Zjednoczonych też, nawet i Amerykanie pomagali. A tu jakoś ani słowa o tym nie słyszałam. A jeszcze jestem tym bardziej wzruszona, że mój brat miał 16 lat, jak tutaj walczył, zgłosił się do tego i dostał się do niewoli. Ich co tych 12 było. No i potem był na tym terenie księdzem. Jak takie było ciężkie czasy, ja mówię, przyjechałam do niego, już byłam w Stanach Zjednoczonych, idź do Polski, tam przecież jest dom, może gdzieś się zatrzymać. A on mówi tak, nigdy dezerterem nie byłem. I ja tych ludzi, gdzie nie ma tylu księży wyjechało, ja tu zostanę. 15 lat nie wolno mu było być księdzem.
to ktoś mi powiedział, że on zamiast ma, zniszczyli ten w Podłoczyskach, wysadzili w powietrze kościół i jemu nie, nawet mieszkania nie dali, tylko jakiś pożydowski magazyn soli, bez okien, bez niczego, i tam miał mieszkać. I tak, że no, miał bardzo ciężkie czasy, ale jak mu powiedziałam, żeby przyjechał do Polski, to powiedział: dezerterem nigdy nie byłem. Jak ja bym powiedział moim ludziom, że ja ich zostawię, to by na klęczka zeszli, żeby, nie, żeby od nich nie odejść. Jeździł po całym, nie tylko, no bo nie, nie, 15 lat nie wolno mu było być księdzem, więc jeździł i w Grecji, i w Tbilisi, i w Kazachstanu, gdzie tylko był. Tak, i chciałam tylko tyle powiedzieć. I tak słuchałam, czy będzie jakie słowo o Stanach Zjednoczonych. I nic. No to ja mówię, że Stany Zjednoczone, że Polonia bardzo się angażowała w pomoc i dalej się angażuje, żeby pomagać. Bóg zapłać za to, żeście mi pozwolili chociaż kilka słów powiedzieć. Do apelu pamięci przywoła oficer. Pod oddział! Na ramię! Doń! Prezentuj! Doń! Na lewo! Chodź! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Zadwórza, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy! Stajemy dziś do uroczystego apelu na polskim cmentarzu wojennym Zadwórza, aby wezwać spoczywających tutaj żołnierzy polskich, którzy w 1920 roku ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Pochylmy głowy w skupieniu i zadumie, oddając cześć bohaterom polskich termofil oraz wszystkim rodakom, którzy toczyli śmiertelne boje z armią bolszewicką, dając świadectwo umiłowania naszego kraju. Wołam żołnierzy polskich, którzy w latach 1918-1921 własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wzywam pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, który poprowadził Wojsko Polskie do zwycięstwa. Stańcie do obrony! Chwała bohateru! Przywołuję legendarnych zwycięzców Bitwy Warszawskiej, którzy w 1920 roku stanęli przeciwko bolszewickiej nawale. Wzywam do nas żołnierzy z Podradzynina, Borkowa, Sarnowej Góry i Komarowa oraz bohaterów z nad Kry i Wieprzy. Stańcie do obrony! Chwała bohateru! Wołam bohaterów Bitwy Lwowskiej, żołnierzy Frontu Południowego z 6 Armii Wojska Polskiego oraz Ukraińskiej Armii Atamana Petlury. Wzywam mieszkańców Lwowa, którzy z odwagą stanęli w obronie swego miasta Semper Fidelis. Stańcie do obrony! Przywołuję żołnierzy małopolskich oddziałów armii ochotniczej, formowanych pod dowództwem pułkownika Czesława Mączyńskiego. Wzywam do nas lwowską młodzież akademicką z batalionu piechoty lotnictwa Romana Abrahama, która na wezwanie ojczyzny wstępowała w szeregi Wojska Polskiego. Stańcie do obrony! Wołam bohaterów polskich Termopil, którzy pod Zadwórzem zagrodzili drogę oddziałom bolszewickiej pierwszej Armii Konnej. Wzywam zadwórzańskiego Leonidasa, kapitana Bolesława Zajączkowskiego, który z odwagą poprowadził żołnierzy do walki. Stańcie do obrony! Przywołuję do nas wszystkich poległych Zadwórzan, którzy spoczywają w tej zbiorowej mogile.
Wołam spoczywających tam, gdzie śpią lwowskie orlęta, na cmentarzu obrońców Lwowa. Kapitan Bolesława Zajączkowskiego i Krzysztofa Obertyńskiego, porucznika Jana Demetera, podporucznika Tadeusza Hanata, podchorążego Władysława Marynowskiego, kaprala Juliusza Gromnickiego i szeregowego Eugeniusza Szarana. Stańcie dobrym! Tak, tak, zaraz będzie. Wołam wszystkich polskich żołnierzy, poległych, zamordowanych, zmarłych z ran i zaginionych w drodze do wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Przybądźcie dziś do Zadwórza, by razem z nami stanąć do apelu pamięci w łańcuchu żołnierskich pokoju. Jesteśmy dziedzicami waszych dokonań i czynów. Wasze postaci i bohaterskie czyny, utrwalone w naszej świadomości i tradycji oręża polskiego, są przykładem spartańskiej cnoty i wierności żołnierskiej przysięgi. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Salwa honorowa. Pod oddział! Patrz! Na ramię! Broń! Do nogi! Broń! Pod oddział! Patrz! Do salwy honorowej! Trzeba! Moduj! Salwą! Salwą! Chodź! Pod oddział! Chodź! Pod oddział! Chodź! Na ramię! Broń! Prezentuj! Broń! Na lewo! Chodź! Pod oddział, chodź! Na ramię, doń! Do nogi, doń! Pod oddział, chodź! Na razie.
przepraszam. Wieniec Ograby Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa składa pan Andrzej Krzysztof Kuner, sekretarz Rady. Wieniec składa pan Jarosław Drost, konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie. Musi być jakaś drożna. Wieniec od wicemarszałka Sejmu Marka Kuchnińskiego składa pan Andrzej Świerz. Wieniec od wojewody podkarpackiego. Z tym aparatem. Wieniec od wojewody i miasta Rzeszowa. Wieniec od prezydenta, od wicemarszałka województwa podkarpackiego. Wieniec od prezydenta i Rady Miasta Stalowa Wola. Wieniec od wicemarszałka województwa Stalowa Wola. Wieniec od Rady i Zarządu Powiatu Leżajskiego składa i Marek, starosta powiatu leżajskiego. Wieniec od burmistrza Leżajska i mieszkańców składa pan Ireneusz Stefański, burmistrz Leżajska. Można ten pomnik oprzeć tam. Wyżej. O pomnik. Na tam toku. Tak. Thank you.
Sejmie Krakowskim senatora Rzeczpospolitej Polskiej składa pan Witold Michalski. Wieniec od Prawa i Sprawiedliwości ze Stalowej Woli. Panie, co się pan zakurhanie wieńce złożą od Towarzystwa Miłośników Lwowa Kresów Południowo-Wschodnich oddział stołeczny pan Marek Matuł, prezes towarzystwa. Wieniec od Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich ze Stalowej Woli składa Kosior Mateusz. Wieniec składają Towarzystwo Miłośników ze Stalowej Woli. Wieniec od miasta Stalowa Wola. Wieniec od klubu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajnej. Składa Eugeniusz Matko. Wieniec składają od dyrekcji nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chorobrego Leżajsko. Thank you.
dobra. Chyba to sobie nie tak, tak. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do mnie po wyborach. Szanowni Państwo, odprowadzenie asysty wojskowej. Prezentuj, broń!
Stawił, abym nie zrobił żadnej pomyłki i nic nie przeplątał. Już można? Tak. Nazywam się Andrzej Zajączkowski. Bolesław Zajączkowski, dowódca oddziału, który zginął tutaj razem z oddziałem. Był moim bratem mojego dziadka. Czy odwiedzał pan już to miejsce? Tak, co roku staram się. A skąd ta pamięć? Czy w rodzinie wspominano o tym, co tutaj się wydarzyło? Oczywiście. Mam szereg dokumentów, mam fotografie, mam albumy. To wszystko jest pieczołowicie przechowywane. To są oryginalne dokumenty, między innymi na przykład ukończenia gimnazjum, ukończenia uniwersytetu, bo Bolesław Zajączkowski był prawnikiem. Oprócz tego dziadkowie, babcia i dziadek właśnie pochylili tutaj z tych okolic i pobrali się tutaj we Lwowie. Także cała rodzina ze strony ojca jest w Oblacy. A co pan czuje dzisiaj, kiedy na tam takim dużym, takiej dużej uroczystości? Dla mnie to jest wielkie przeżycie, dlatego że to jest dzięki temu, że tutaj tyle ludzi przychodzi, że ta uroczystość jest w jakiś sposób przygotowana, że to nie tylko to, co pan minister Kunep obiecał w zeszłym roku, że będzie odmawiony, ale to jest rzeczywiście zrealizowane i to pięknie zrealizowane. To jest ogromna rzecz i to bardzo, bardzo cieszy. A to, że tyle ludzi tu przychodzi, to znaczy, że po prostu pamięć o tym jest w dalszym ciągu kultywowana. I że to ma sens, że to trzeba rzeczywiście powiedzieć. Szkoda, że tych małych akcentów przyszło w tym roku, bo poprzednich latach były inne. No ale za to są inne akcenty, które stanowią o tym, że ta uroczystość jest naprawdę wielką uroczystością.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia w przyszłym roku. Bardzo miło i do zobaczenia w przyszłym roku. Nie wiem, gdzie teraz jest. Jak w domu wspominano bicie pod zadłużem? No w domu to nie było wyraźne jakieś wspominanie. Po prostu to jest, mam bardzo dużo dokumentów różnych związanych właśnie z życiem Bolesława Zajączkowskiego. Mam jego dokumenty z ukończenia szkoły, gimnazjum, później ukończenia uniwersytetu. On był prawnikiem. I to wszystko jest przechowywane, to wszystko jest w jakiś sposób pilnowane, żeby to było, że jest sporo różnych, na przykład mam komplet wycinków gazet z 1920 roku. Parę dni po uroczystościach tutaj związanych z zadłużem. Właśnie nie uroczystościach, tylko po całej tej tragedii. Jak również po roku, po dwóch latach, po trzech latach. To są wszystko oryginalne gazety, które przechowane zostały tutaj przez ciotki, które mieszkały tutaj we Lwowie do 1947 roku. I się przeniosły, wyrzucili stąd do Wrocławia. A jak pan ocenia bity pod zadłużem? Proszę państwa, to jest tak. Bitwa warszawska to była bitwa o niepodległość Polski. A bitwa pod Zadłużem to była bitwa o tę ziemię Kresową i o Lwów. Tak to chyba trzeba ocenić. Ona była bardzo ważna w bitwie właśnie pod Warszawą. Dlatego, że dzięki temu, że wiązała wojska Budzionnego, dzięki temu był ten otwarty korytarz. A pana cześć. No to dzięki temu właśnie później ta bitwa pod Warszawą została wygrana. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Tak, honorowy gość, tak jest. Musimy nakarmić. Długo drogą. Dużo trudu, dużo przeżyć. Nie, tak, nie, tak. Dla młodzieży. To do pełna, nie, to musi do pełna. Nie, tak. Które to taki pan? Porządny migos. Tak. Tak, nie. Proszę, proszę. Więcej ma pan.